Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Adam Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Partia Porozumienie. Dzień dobry. Panie marszałku, w protestie przeciwko rozmiękczeniu Brexitu ze stanowisk w gabinecie brytyjskiej premier Theresa May zrezygnował minister spraw zagra zagranicznych Boris Johnson oraz dwaj niżsi rangą uczestnicy wiceministrowie czy to oznacza, że ten twardy Brexit jest pewny, i jeśli tak, to, to jakie konsekwencje będą dla Unii Europejskiej, dla Polski no i przede wszystkim dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii? Warto dodać, że jeszcze wcześniej zrezygnował inny minister konstytucyjny Davis, który odpowiadał za same negocjacje brexitowe. Ci ministrowie odchodzą z gabinetu pani premier May w proteście wobec ostatnich ustaleń wewnętrznych ustaleń brytyjskiego rządu na temat strategii tej końcówki negocjacji tego, jak ma wyglądać przyszłe, jak mają wyglądać przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. I oni są zwolnikiem tak zwanego twardego brexitu, czyli zerwania jak najwięcej więzi łączących Wielką Brytanię z, z kontynentem. Wyjścia ze wspólnego rynku um, i podpisywania, um, już jako nie, całkowicie no nie Oni się podali do dymisji, ale mówi się, że być może na swoim stanowisku nie utrzyma się sama pani premier i wtedy wszystko się może zmienić. Wszyscy, którzy znają politykę brytyjską, wiedzą historię najnowszą, wiedzą, że m, taki sposób bardzo często uruchamia się tak zwaną rebelię, bunt wewnątrzpartyjny, który zmusza. Szefa partii, premiera do poddania się pod osąd kolegów w parlamencie. Teresa May już oświadczyła, że jeżeli dojdzie do takiego głosowania, o tym zaufania, to ona się takiemu werdyktowi podda. Problem polega na tym, że po ostatnich wyborach parlamentarnych rząd pani Teresy May dysponuje bardzo niewielką większością w parlamencie i tak naprawdę może być, jest zakładnikiem od miesięcy Obu frakcji. Z jednej strony frakcji twardych yy, yy, zwolenników yy, twardego Brexitu, a z drugiej strony tacy te, też politycy znajdują się w polityce konserwatywnej. Polityków, którzy chcieliby ten Brexit maksymalnie rozmiękczyć, więc yy, więc co, jest, zadanie... Czy jest sytuacja teraz taka, chce pan powiedzieć, na dwoje babka wróżyła, czy też bliższe jest takie bliższy jest powrót do idei twardego Brexitu? Myślę, że pani premier May ma w tej chwili bardzo trudną sytuację wewnątrz partii w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie przystępuje właśnie po wakacjach do kluczowego momentu negocjacji z Unią Europejską. Negocjatorzy Unii są bardzo um, również twardzi, asertywni, więc nie, nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z upadkiem gabinetu pani premier May i przyspieszonymi wyborami. I co, i co w, i Polacy z... na wyspach powinni czuć niepokój w tym momencie? Z całą pewnością wszyscy mieszkający, wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich od momentu referendum i od momentu przesłania przez panią premier May w marcu 2017 roku dokumentów rozpoczynających procedurę nie, no wejściu, to jasne, ale czują niepokój. Ale czy teraz I tak najbardziej? Nikt Czuć. dzisiaj z nas w sposób odpowiedzialny nie jest w stanie. Przewidzieć, jak zakończą się negocjacje w Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Ale bardzo efektami? ciekawe jest, właśnie zwróciliśmy uwagę przed rozmową, że teraz w Londynie odbywa się tak zwany proces berliński, czyli takie gremium. To, to powstało w Berlinie, do którego należy między innymi Wielka Brytania, a ono jest poświęcone rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje bałkańskie. Tak, o sześć krajów Bałkanów, tzw. Tak Bałkanów Zachodnich. Na tym szczycie pojawi się również pan premier Morawiecki. Jest to pewien paradoks, że rozmawia się o integracji tych krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską w kraju, stolicy kraju, która, który, który właśnie z Unii Europejskiej wychodzi. Nie dość, że w, w stolicy tego kraju, to jeszcze do tego formatu Wielka Brytania ciągle należy. Tak, tak. Jutro w Brukseli rozpoczyna się szczyt NATO. Czy w związku z tym, czy z szczytem jakieś, jakichś dobrych wiadomości możemy tym razem z tego miasta oczekiwać? Czy zapadną jakieś ważne dla nas decyzje? Szczytem przełomowym, który całkowicie zmienił nastawienie NATO i taką wewnętrzną kondycję NATO był szczyt warszawski w 2016 roku. On podjął decyzję o znaczącym wzmocnieniu tak zwanej Franki Wschodniej, do której Polska należy, czyli, czyli wschodnich rubieży Paktu Północnoatlantyckiego. Kolejne szczyty, w tym najbliższy, tego tygodniowy, to będą szczyty, w których, jak to się mówi, implementuje się tylko, czyli wdraża się już w sposób szczegółowy tamte postanowienia. Jest szereg decyzji szczegółowych, które nasi dyplomaci, nasi politycy, o które nasi politycy zabiegają na tym szczycie. Zobaczymy, jakie będą efekty. Przede wszystkim wszyscy zastanawiają się nad tym, co się wydarzy, nie na szczycie, tylko po szczycie, bo po szczycie na to mamy szczyt. Prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji w Helsinkach. No i my tu w Polsce też się zastanawiamy, czy może prezydent Trump w związku ze zmianą ustawy o IPN uczyni wobec prezydenta Dudy jakiś gest na tym szczycie? Nie wiem, czy są potrzebne jakieś gesty. Nie mogę tutaj ujawniać pełnej kuchni dyplomatycznej, ale. Kalendarz wizyt najwyższych przedstawicieli państwowych jest niezaburzony. W zeszłym roku gościliśmy pana prezydenta Trumpa. Jestem, myślę, że jest bardzo prawdopodobna wizyta pana prezydenta Dudy, i to niezależnie od kształtu ustawy IPN, bo takie wizyty Jak się bardzo. ustala z bardzo dużym wyprzedzeniem. Jak bardzo prawdopodobne i mniej więcej kiedy? Czy to będzie wrzesień? Ja Czeka, nie mogę mówić roku... o żadnych terminach, zresztą w tej sprawie obowiązuje ścisły protokół, takie terminy ujawnia strona amerykańska, więc musimy poczekać, ale, ponieważ, ale w roku, prezydenta... ponieważ w zeszłym roku był prezydent Trump w Polsce, więc myślę, że jest, że jest bardzo prawdopodobne, że w tym roku będzie będą również nasi najwyżsi przedstawiciele, natomiast w Waszyngtonie. Prawdopodobne czy pewne, panie marszałku? Prawdopodobne, używam tego słowa, w tej chwili, natomiast wizyt na bardzo wysokim szczeblu parlamentarny rządowym, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie jest, jest multum. Stoczą się bardzo intensywne negocjacje dotyczące zmiany charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska zabiega o to, żeby ta obecność zamiast charakteru ratycyjnego miała charakter stały. I te rozmowy są bardzo zaawansowane. Myślę, że, że mamy tutaj duże szanse na, na osiągnięcie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sukcesu. Pan po wizycie w Waszyngtonie jest przekonany, a ta wizyta była mniej więcej dwa tygodnie temu, tak? Dobrze pamiętam. Jest pan. To, to zależy, która. Pan... Ostatnia pana wizyta Ostatnio w Waszyngtonie. Ten, tak. Jest pan przekonany, że administracja amerykańska zrobi wszystko, żeby zablokować Nord Stream 2? Co może zrobić? Jak zablokować? Ostatecznością są sankcje, które Amerykanie mogą wprowadzić nawet w sposób jednostronny, bez, bez uzgodnie z Unią Europejską, chociaż. Powtarzam, to jest ostateczność i, i słyszeliśmy wielokrotnie od Amerykanów, że woleliby to robić w uzgodnieniu z Unią Europejską. Najprostszą metodą zablokowania Nord Stream 2 jest przyjęcie tak zwanej dyrektywy gazowej, która bardzo utrudni tworzenie tego projektu, no, ale przyjęcie tej dyrektywy blokują Niemcy i Austriacy. Austria przyjęła od 1 lipca prezydencję Unii Europejskiej, więc ma ku temu dużo możliwości, mimo że jest już pokaźna większość krajów, w których Chcę przyjęcie takiej takie dyrektywy i ona jest całkowicie zgodna z innymi prawami Unii Europejskiej i celami Unii Europejskiej, to to jest trudne. Natomiast ja też między innymi uczestniczyłem w szczycie energetycznym inicjatywy Trójmorza. Mieliśmy spotkanie z ministrem do spraw energii, sekretarzem do spraw energii Rickiem Perry. mogę powiedzieć, że to, co mówią oficja, oficjalnie politycy amerykańscy, jest absolutnie zbieżne z tym co my mówimy o inicjatywie Trójmorza i o sytuacji naszego regionu od lat. Rick Perry powiedział wyraźnie, że nie ma bezpieczeństwa narodowego bezpieczeństwa bez bezpieczeństwa energetycznego, nie ma bezpieczeństwa energetycznego bez dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, zresztą jak pani redaktor wie dwa tygodnie temu nasza największa spółka gazowa PGNiG podpisała dwa mhm. historyczne olbrzymie kontrakty na dostawę 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu od amerykańskich firm od roku 2022-2023, więc Polska naprawdę y, robi bardzo dużo i wydaje też dużo środków, bo zbudowaliśmy gazoport, będziemy go zwiększać, y, jego pojemność Dobrze. o 50% y, dla bezpieczeństwa energetycznego naszego w kraju i regionu. Proszę Chcę bardzo. skręcić w inną stronę i zapytać, mówił pan o tej kuchni, że nie można jej zdradzać, ale y, czy wątpliwości w Polsce co do trybu prac nad oświadczeniem premierów Morawieckiego i Netanyahu powinny zostać dogłębnie wyjaśnione? Czego domaga się opozycja łącznie... Z domniemaną rolą dwóch eurodeputowanych. Panie doktor, od wieków w dyplomacji wykorzystuje się tak zwane Amerykanie to mówią backczenę, czyli takie kanały nieformalne, niezależne od oficjalnych kanałów dyplomatycznych. I szczególnie one są przydatne w takich sytuacjach bardzo dużych napięć, kiedy E, mamy też duże emocje w mediach po obu stronach, więc y, y, ja się bardzo cieszę, że, że te negocjacje toczyły się w sposób dyskretny, bo ich ujawnienie w mediach, biorąc pod uwagę nastawienie opozycji w obu krajach, y, y, mogłoby zaszkodzić efektowi. Afekt A jest ten w bardzo bunt w Izraelu po, 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 po opublikowaniu przez Polskę tego oświadczenia w języku hebrajskim, to jest właśnie taki, takie przedwyborcze przepychanki, to są Trzeba czy, czy pamiętać, coś że scena polityczna w Izraelu przypomina scenę polityczną polską z lat 90. Jest bardzo wiele partii w izraelskim parlamencie, w Knesecie. Koalicja rządowa składa się z wielu partii, często mających ze sobą sprzeczne interesy. I zbliżają się dodatkowo wybory, które planowane są w przyszłym roku, ale ze względu na, na trudną sytuację, rozmaite oskarżenia padające pod adresem. Premiera Netanyahu mogą się odbyć wcześniej. W związku z tym liderzy poszczególnych tych mniejszych partyjek, m.in. minister edukacji, który, który błysnął w cudzysłowie w ostatnich dniach swoimi wypowiedziami aroganckimi starają się już być aktywni przed, przed wyborami po to, żeby zbudować poparcie wyborcze. No musimy brać to pod uwagę. Nie zmienimy sceny politycznej w Izraelu. Dla nas najważniejszym partnerem w tej sprawie był premier który nie tylko podpisał się pod tym oświadczeniem, ale jak wszyscy widzieliśmy, wygłosił je przed kamerami w trakcie konferencji prasowej. No, nie ma możliwości, żeby Izrael się z tego wycofał bez gigantycznych strat, bym powiedział, prestiżowych, wizerunkowych na arenie międzynarodowej. Na koniec krótko zapytam o Sąd Najwyższy. Senator Aleksander Bobko z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił niedawno w rozmowie z Wirtualną Polską, że praworządność jest na zakręcie i wyraził zdumienie, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to jest w waszym środowisku pogląd odosobniony, że to jest wotum separatum, czy nie? Pan my jesteśmy bardzo dużym klubem parlamentarnym, liczymy największych chyba w historii, liczymy ponad 300 parlamentarzystów, posłów, senatorów. E, więc y, w tak dużym gronie mogą się zdarzyć na, ro, na różne tematy, szczególnie tak, tak Ale ważne jest, emocje, różne czy, nie ma, czy nie ma w tym y, takiego sensu, że być może y, gdyby orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny, nawet kwestionowany przez opozycję, to może uspokoiłaby się sytuacja wokół dyskusji, co jest konstytucyjne, co jest niekonstytucyjne itd. Tak nie sądzę, żeby sytuacja się uspokoiła, bo ta ustawa i szereg innych pada ofiarą bardzo silnego sporu politycznego w naszym kraju, bardzo emocjonalnego. Trybunał Konstytucyjny jest zresztą bardzo mocno atakowany przez opozycję, no ale opozycja też ma prawo zaskarżyć każdą ustawę w takim trybie następczym do, do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zrobiła tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adam Bielan, Batemich Michniewicz. Do usłyszenia.